Cześć, tu Mateusz Żyro, obrońca suwalskich Wigier. Za chwilę odpowiem na Wasze pytania. Jakie relacje masz z bratem Michałem? Na jakiej pozycji zaczynałeś karierę? Chciałbyś podążać w podobnym kierunku co Michał, to znaczy najpierw gra w Legii i wyjazd za granicę. Jak oceniasz poziom ligi? Te relacje z bratem mam bardzo dobre, mimo że rzadko się widzimy na żywo, to często rozmawiamy, czy piszemy ze sobą, praktycznie codziennie mamy kontakt, bo jak wiadomo, na co dzień zamieszkuję Anglię. Ostatnio, teraz mają wolne, ostatnio nawet udało mi się tu przyjechać do Suwałk, gdzieś tam fajnie razem spędziliśmy czas. I cóż, relacje mamy bardzo dobre, wspieramy się wzajemnie i naprawdę to są takie prawdziwe braterskie relacje. Na jakiej pozycji zaczynałeś karierę? Zaczynałem karierę na pozycji napastnika. Jak wiadomo, każdy młody chłopak chce najpierw strzelać gole. I gdzieś tam z czasem trenerzy cofali mnie i zatrzymałem się na pozycji obrońcy. Chciałem podążać w podobnym kierunku co Michał. No na pewno, no. On w Polsce wygrał wszystko, poza bodajże Super Pucharem. Puchar Polski, mistrzostwo wiadomo. Szybko też zadebiutował, skoczył do pierwszej drużyny, grał regularnie. I na pewno chciałbym podążyć jego drogą, ale no wiadomo, że te gdzieś nasze przygody, moja przygoda, już karierę, moja przygoda gdzieś tam inaczej to wszystko toczy, no cóż. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno moim celem jest gra w Legii. I tak jak każdego, myślę, zawodnika z Polski, marzeniem jest gra za granicą. Moja ulubiona liga to liga angielska. Tam bym najbardziej chciał grać. Ale no, jak będzie, no cóż, trzeba ciężko pracować i dążyć do tego, żeby kiedyś za tą granicę wyjechać. A poziom ligi, cóż, no poziom ligi oceniam dobry poziom, no. Mogłoby być trochę więcej gry w piłkę, ale jest dużo, dużo siłowej gry. Zespoły są wybiegane, gdzieś tam większość klubów bazuje właśnie na sile, takiej grze bardziej bezpośredniej, ale cóż, na pewno dla mnie jako młodego zawodnika, obrońcy jest to świetne doświadczenie, że mogę się w takim klubie jak Wigry i w tej lidze rozwijać. Masz jakieś występy w reprezentacjach młodzieżowych? Nominujesz do następnego odcinka Jakuba Świątka. Tak. Mam kilkanaście występów w reprezentacjach młodzieżowych. Pierwsza moja kadra Polski była U18. Tam na Litwie. Pierwszy turniej, a występów mam, nie wiem, 15, 18. Myślę, że coś takiego, 18, U19, U20 mam jeden, i cóż, oby był następny, czy nominuję, mogę nominować Kubę Świątka, wiadomo, że jest teraz na fali, duży szum wokół niego, więc będzie miał okazję odpowiedzieć na Wasze pytania. Jak grasz się w suwalskich Wigrach? Czy na długo będziesz pamiętał Wigry? I na jakiego piłkarza się wzorujesz? Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. W suwalskich Wigrach gra się bardzo dobrze. Na pewno będę pamiętał Wigry. I to nie tylko, no przede wszystkim dlatego, że to jest mój pierwszy wyjazd z rodzinnego domu. Z Warszawy tak naprawdę to jest dopiero mój drugi klub. Bo od początku swojej przygody jestem związany z Legią Warszawa. Dlatego na pewno zawsze będę pamiętał o Wigrach i no, jak na razie bardzo dużo mi ten klub dał i myślę, że też staram się to oddać na boisku, to co mi Wigry dały, czyli szanse na rozwój. Czy chodzisz na jakieś boiska w Suwałkach? Jak tak, to na jakie? No nie miałem jeszcze okazji, przyjemności być na żadnym z boisk w Suwałkach, dlatego, no bo za bardzo
Nie ma na to czasu, no wiadomo. Mecze, treningi, więc gdybym dołożył jeszcze wyjścia na tutaj na jakiegoś orlika, to mogłoby się skończyć jakąś kontuzją czy czymś takim, dlatego nie, tylko tutaj trenuję. Czasem po treningu tu zostanę, a nie chodzę na jakieś inne boiska. Ulubiony klub. Ulubiony zawodnik i bramkarz. Ile masz wzrostu? Proszę, pozdrów mnie. Pozdrawiam cię. Ulubiony klub. No, w Polsce jest to Legia. A tak globalnie jest to Real Madryt. Zawsze gdzieś tam nasza cała rodzina też sympatyzuje z tymi właśnie klubami. Ulubiony zawodnik. Ulubionym zawodnikiem jest właśnie stoper Realu Madryt, Sergio Ramos. A ulubionym bramkarzem, o matko, ciężko. Nigdy tak nie miałem, że bramkarz był jakimś moim ulubionym zawodnikiem, ale niech będzie Artur Borut. Niech będzie Artur Borut. Ile masz wzrostu? 1,87 m. Tyle mam wzrostu. Gdy grałeś w rezerwach Legii, jak się czułeś? Czułem się dobrze. No. Trzecia liga wbrew pozorom nie jest taka łatwa, jak się wydaje. Mówimy, trzecia liga, to pierwsza myśl, że o, trupy grają, a to tak naprawdę to tak nie jest. Dużo jest tam zawodników doświadczonych. I to też jest dobre doświadczenie. Uważam, że młodzi zawodnicy, którzy mają okazję grać, nie wiem, w trzeciej, czwartej lidze, a nawet w centralnej lidze juniorów, powinni grać w tej trzeciej lub czwartej lidze, ponieważ to jest lepsze doświadczenie, zupełnie inna gra niż w juniorach, i na pewno też się przez to rozwinąłem, że w tych rezerwach w tej trzeciej lidze trochę pograłem, aczkolwiek za długo też tam nie można się zasiedzieć, bo no bo jak się zasiedzisz, to już potem możesz ciężko mieć, żeby stawiać gdzieś te następne kroki wyżej. W jaki sposób odpoczywasz? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. W jaki sposób odpoczywam? Cóż, no lubię aktywny wypoczynek. Tak siedzieć w domu, nic nie robić, to nie. Nie jest mój sposób na odpoczynek. Oczywiście czasami tak, ale generalnie lubię, nie wiem, aktywnie spędzać czas, wyjść gdzieś, tutaj jest dużo jezior, pojechać właśnie gdzieś na jezioro, lubię łowić ryby też. Czasem z wędką gdzieś można usiąść sobie właśnie nad jeziorkiem i fajnie posiedzieć, odpocząć fizycznie i psychicznie także. Wiadomo, że czasem też konsola. Konsola ze znajomymi też można pograć, tym bardziej, że nie mam ich tu na co dzień, a tak to właśnie też spędzanie czasu gdzieś ze znajomymi w jakichś ciekawych miejscach. No, jak byłem w Warszawie, to często też gdzieś tam się spotykaliśmy, czy nad Wisłą, czy po prostu gdzieś do jakiegoś parku posiedzieć i spędzić dobrze wspólnie czas. Dziękuję bardzo za pytania. Chciałbym nominować, tak jak już wcześniej tu ktoś wspomniał, Jakuba Świątka. I cóż, dziękuję bardzo i czekamy na Kubę. Pozdrawiam.